nas, ty bracie młody, twoje ziemie, twoje wody. Kędy płyną, kędy giną, w jakim kraju czy Dunaju? A czy znasz, ty bracie młody, twojej ziemi bujne płody i pomniki starej doby? Twe kurhany, twe mogiły i twe dzieje, co się ściły. Listopada świętujemy odzyskanie niepodległości. Jest to data symboliczna, bowiem nie w sposób jednoznacznie określić, kiedy Polska ponownie stała się suwerenna. W 1918 roku 11 listopada był jednym z wielu ważnych dni dla kształtowania się państwa polskiego. Jednak to właśnie wtedy zakończyła się I wojna światowa, a w Warszawie przekazano dowództwo nad Wojskiem Polskim Józefowi Piłsudskiemu. Dlatego dzień ten stał się symbolem odzyskanej wolności. Zanim nadszedł 11 listopada 1918 roku, upragniony dla Polaków Dzień Niepodległości, kraj nasz znajdował się 123 lata pod zaborami rosyjskim, pruskim i austriackim. Przez tyle lat zaborcy próbowali narzucić Polakom swoją kulturę, język, obyczaje. Ale dzięki patriotycznym sercom naszych pradziadów najcenniejsze wartości zostały uratowane. Polska. O ileż w jednym słowie może się zmieścić wielkiej treści? Ile rozpaczy i boleści? Nikt nie wyliczy, nikt nie powie. Chyba że tylko polskie serce, co wiek przetrwało w poniewierce i zniosło takich mąk bezedno, od których zda się gwiazdy dawno. Ciągle las, równym rytmem młodych.
Jest rok 1795. Trzeci rozbiór. Polska znika z mapy Europy. Trzej potężni sąsiedzi Polski, Rosja, Prusy i Austria, korzystając z osłabienia naszego kraju, podzielili jego ziemię pomiędzy siebie i wprowadzili własne rządy. Katastrofa rozbiorów i utrata państwowości nie załamały jednak narodu polskiego. Naród pozbawiony własnego państwa, rozdarty przez zaborców i intensywnie wynaradawiany, zachował mimo tych działań jedność i tożsamość. Zaborcy daremnie próbowali narzucić Polakom swoją kulturę, język, obyczaje, religię. Polacy nigdy nie chcieli się pogodzić z utratą niepodległości. Wielokrotnie podejmowali wysiłki, by odzyskać upragnioną wolność. Najpierw ogromne nadzieje wiązali z osobą Napoleona, służąc mu w legionach polskich na obcych ziemiach. Tysiące młodych chłopców oddało życie walcząc o to, aby spełnił się sen o wolnej Polsce. Klęska Napoleona nie zniszczyła nadziei na odzyskanie niepodległości. W 1830 roku wybucha powstanie listopadowe. Polacy mają odwagę przeciwstawić się potędze caratu. Inicjatorami tej walki zbrojnej są młodzi patrioci. Żołnierze szkoły podchorążych pod wodzą podporucznika Piotra Wysockiego. Powstanie ponosi jednak klęskę, a wielu Polaków musi wyemigrować z kraju, by już nigdy do niego nie powrócić. Następne powstanie styczniowe w 1863 roku również kończy się klęską. Represje zaborców, germanizacja i rusyfikacja nie zniszczyły ducha narodu. Twierdzą polskości stał się każdy dom. Ostatnim etapem w walce o niepodległość Polski był okres I wojny światowej, kiedy 1 sierpnia 1914 roku wybucha wojna pomiędzy Rosją a Niemcami i Austrią. W sercach Polaków zapłonęła nadzieja, że nadchodzi godzina wyzwolenia. Trzy państwa zaborcze rozpoczęły między sobą wojnę. Polacy musieli walczyć w szeregach wrogich armii. Najwięcej Polaków było w armii rosyjskiej. 165 do 200 tysięcy. W armii austro-węgierskiej służyło ich około 55-60 tysięcy, a w niemieckiej co najmniej 40 tysięcy. Największym dramatem dla Polaków wcielonych do armii zaborczych były nieuniknione walki bratobójcze, o czym przejmująco mówi wiersz Edwarda Słońskiego.
Rozdzielił nas, mój bracie, zły los i trzyma straż. Dwóch wrogich sobie szańcach patrzymy śmierci w twarz. W okopach pełnych jęku, słuchani w armat huk, stoimy na wprost siebie. Ja wróg twój, ty mój wróg. Las płacze, ziemia płacze, świat cały w ogniu drży. Dwóch wrogich sobie szańcach stoimy ja i ty. Zaledwie wczesnym rankiem armaty zaczną grać. Ty świstem kul morderczym o sobie dajesz znać. Na nasze niskie szańce szrapnelu rzucasz grat i wołasz mnie i mówisz: to ja, twój brat, twój brat. Las płacze, ziemia płacze, w pożarach stoi świat, a ty wciąż mówisz do mnie: to ja, twój brat, twój brat. O nie myśl o mnie, bracie, śmiertelny idąc bój, i w ognie moich strzałów jak rycerz mężnie stój. A gdy mnie z dala ujrzysz, od razu bierz na cel i do polskiego serca śmiertelną kulą strzel. Bo wciąż nie jawie widzę i co noc mi się śni, że ta, co nie zginęła, wyrośnie z naszej krwi. Marzenia Polaków o wolnej ojczyźnie zaczynają się urzeczywistniać. Józef Piłsudski tworzy pierwszą kompanię kadrową, a następnie staje jako komendant na czele pierwszej brygady Legionów Polskich. Odtąd nie ma ani strzelców, ani drużyniaków. Wszyscy, co tu jesteście zebrani, jesteście żołnierzami polskimi. Jedynym waszym znakiem jest odtąd orzeł biały. Wszyscy jesteście równi wobec ofiar, jakie ponieść macie. Wszyscy jesteście żołnierzami. Nie naznaczam szarż, każę tylko doświadczeńszym wśród was pełnić funkcję dowódców. Szarże uzyskacie w bitwach. Każdy z was może zostać oficerem, jak i każdy oficer
może zejść do szeregowca, czego oby nie było. Patrzę na was jako na kadry, z których rozwinąć ma się przyszła Armia Polska i pozdrawiam was jako pierwszą kadrową kompanię. Patrz się i wsłuchaj. Oto Polska idzie. Żywcem w męczeńskiej pogrzebana trumnie. I zmartwychwstaje królewsko i dumnie. Po bólach zbrodni i gwałcie gwałtów ohydzie. By jako ongi z wielkopańskim gestem zająć swe miejsce i zawołać jestem. Kto ty taki? Skąd ty rodem? Mów, żeś z tego łanu żyta, żeś z tych łąk, co pachną miodem. Mów, że jesteś z takiej chaty, co piastowską chatą była. Żeś z tej ziemi, której kwiaty gorzka rosa wykarmiła.
spełnił się sen o wolnej ojczyźnie. Po 123 latach niewoli Polska odzyskuje niepodległość i znów pojawia się na mapie Europy. Naczelnikiem państwa zostaje Józef Piłsudski, któremu 11 listopada 1918 roku rząd, zwany Radą Regencyjną, powierza władzę. Jedna jest Polska, jak Bóg jeden w niebie. Wszystkie me siły jej składam ofierze. Wiem, że nie ucisk ich chciwe podboje, lecz wolność ludu szła pod Twoim znakiem. Że nie ma dziejów piękniejszych niż Twoje i większej chluby niż być Polakiem. Odzyskanie ojczyzny i niepodległości nie zamyka się wyłącznie w obszarze historii. Jest rzeczywistością wciąż aktualną, gdyż zawsze aktualna pozostaje sprawa samej wolności człowieka i narodu. Wolność stale trzeba zdobywać, nie można jej posiadać. Przychodzi jako dar, utrzymuje się poprzez zmaganie. Otwieraj, nie bój się.
Przekazujemy głos panu dyrektorowi. Wszystkim Polkom i Polakom za tak wspaniałe przedstawienie historii naszych małych ojczyzn. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję pani Reginie Grebys i pani Jadwidze Pasek, które wezwały te dzieci, które zapadły na ten projekt.